W momencie publikacji tego materiału jest 27 kwietnia 2021 roku. To równe 40 lat od tragedii, która po dziś dzień żyje w wielu mieszkańcach Szczecina oraz jego okolic. Historia ta, jak przekonałam się podczas przygotowywania odcinka, wywołuje w ludziach różne emocje. Wokół niej powstały legendy oraz tak zwane opowieści dziwnej treści, którymi nieraz straszy się młodsze pokolenie. Ten odcinek powstaje głównie z tego względu, aby upamiętnić ten dzień, wydarzenia, a przede wszystkim ludzi, którzy wychodząc rano do pracy czy na praktyki, myślami wracali już do domu, ale jednak nigdy do tego domu nie wrócili. Sprawa ta nie ma w sobie ogromnej tajemnicy, bardzo szokujących informacji, których zazwyczaj oczekuje się od podcastu True Crime. Jednak jest ważna, bo pamiętajmy, że nasze życie może być zagrożone na różnych płaszczyznach, a zło czai się za rogiem w każdej postaci. Szczecin pojawia się na moim kanale chyba trzeci raz. Jest miastem, do którego mam poniekąd sentyment, gdyż pochodzę z tamtych okolic i opowiadając historię z tego rejonu, przeżywam je jakoś tak bardziej. Tak samo jest z tą. Nie dość, że bardzo dobrze znam miejsce, do którego was zabiorę, to znam też osoby, które są związane z tą sprawą, bądź aktualnie są związane z tym miejscem i mają na ten temat do powiedzenia pewne anegdotki. Dlatego też na początku chciałam podziękować mojemu przyjacielowi Jordanowi za pomoc w zebraniu materiałów i wspomnień jego mamy, której również serdecznie dziękuję i korzystając z okazji pozdrawiam. Materiał powstał na podstawie książki Leszka Adamczewskiego Katastrofy część druga. Słynne i przemilczane tragedie powojennej Polski, programu Czarny Serial, starych wydań gazety Kurier Szczeciński, artykułów z Gazety Wyborczej, Głosu Szczecińskiego oraz wspomnień świadków tamtych wydarzeń. Jest tego oczywiście o wiele więcej, więc wszystkie źródła znajdziecie w komentarzu pod materiałem. Imiona i nazwiska osób, które występują w tej historii, są publiczne. Publiczne w mediach ogólnodostępnych, dlatego występują również tutaj. I jeszcze tak, tylko póki słuchacie uważnie, jeśli chcecie skontaktować się ze mną, to mam małą prośbę. Proszę, nie róbcie tego przez moje prywatne konta, a w sprawach podcastowych piszcie zwyczajnie na maila, którego macie w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania historii. Tak jak już mówiłam, przenosimy się do Szczecina. Miasto to jest stolicą województwa zachodniopomorskiego i mam wrażenie, że wiele osób wciąż widzi je jedynie jako szaroburą metropolię. Jednak ma ono sporo do zaoferowania. Szczecin to trzecie największe miasto w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni. Posiada piękne krajobrazy, liczne zabytki. Mogłabym rzucić na przykład, że kto widział wały Chrobrego nocą, ten wie, o czym mówię, ale niedowiarków przekonywać nie będę. Tak samo jak z tym, że Szczecin leży nad morzem. To też kwestia sporna, bo mimo, że jak to śpiewa Dawid Podsiadło, nie ma fal, to ze strony prawno-administracyjnej wygląda to troszeczkę inaczej. Szczecin ma też do zaoferowania sporo pod względem kulturalnym, edukacyjnym czy rozrywkowym. Poszczycić może się również ogromnym centrum handlowym Galerią Kaskadą, która powstała na miejscu trzech innych budynków. Starego Teatru Lalek Pleciuga, który teraz ma inną lokalizację, Zakładu Przemysłu Odzieżowego Odra oraz kompleksu gastronomicznego o tej samej nazwie, czyli Kaskada. Tu cytując Wikipedię. Budynek składa się z trzech rotund zakończonych kopułami. Każda w innym kolorze. Niebieska jak dżinsy z wyżej wymienionych zakładów, czerwony jak kurtyna w Teatrze Pleciuga i żółty jak szampan i zabawa w dawnej Kaskadzie. Obiekt przypomina kształtem powyższy kombinat. Pewnie zastanawia was, dlaczego skupiam się na jakiejś tam galerii handlowej. To właśnie w tym budynku, to znaczy w poprzedniej Kaskadzie, która stała w tym samym miejscu, wydarzyła się tragedia, którą Szczecin pamięta po dziś dzień.
Nie będzie to żaden spoiler, gdyż sam tytuł jest wymowny. Doszło tam do pożaru, w którym życie stracili zarówno pracownicy Kaskady, jak i jej praktykanci. Chcę opowiedzieć Wam tę historię ze względu na upamiętnienie ofiar. Chcę również, aby była ona dla nas wszystkich przestrogą, bo pokazuje, jak kruche jest ludzkie życie i że czasem nie wiemy, kiedy widzimy kogoś po raz ostatni. Zanim przejdę do tej nieszczęsnej daty, czyli 27 kwietnia 1981 roku, jestem zmuszona opowiedzieć Wam o losach budynku, o tym, co spowodowało, że każdy pragnął znaleźć się w tym prestiżowym miejscu. Sama historia budynku jest bardzo bogata, sięga aż do lat 80. XIX wieku, czyli cofniemy się w sumie 100 lat wstecz. W Szczecinie mieszkało wtedy wielu Niemców, ale nic dziwnego, bo miasto należało wtedy do nich. Co bogatszy mieszkaniec był właścicielem kamienic. W 1889 roku, można powiedzieć, na skrzyżowaniu ulic Paradeplatz i Bismarckstrasse, które dziś są Aleją Niepodległości i ulicą Obrońców Stalingradu, wybudowano kolejną taką kamienicę. Budynek był ogromny i oprócz mieszkań mieściły się w nim również sklepy czy kawiarnie. 20 lat później zmieniła ona właściciela oraz swoje przeznaczenie. Otto Ponat, niemiecki restaurator, po powrocie ze Stanów w 1919 roku przejął budynek i postanowił zainwestować w jego remont. Trwał on kilka lat, ale kiedy otwarto kawiarnię Café Bismarck, ta cieszyła się popularnością, a goście szybko przekształcili jej nazwę w House Ponat, czyli Dom Ponata. Prestiż pchnął właściciela w kolejne inwestycje. Miejsce to było już nie tylko kawiarnią, ale i restauracją czy kompleksem do zabaw. Z zewnątrz budynek wyróżniał się na tle innych. Był nowoczesny jak na tamte czasy. Na ostatnim piętrze, czyli w części, w której znajdowała się kawiarnia, wybudowano szklany sufit. Tu cytat. Utrzymany w modernistycznym stylu odstawał całkowicie od architektury sąsiednich budynków. Trzypiętrowy, jasno otynkowany budynek bez ozdób, otoczony na wszystkich kondygnacjach wysuniętymi na zewnątrz otwartymi galeriami, z wieloma prześwitami i płaskim dachem, stanowił stylistyczny wyłom w nieco pompatycznej zabudowie Paradeplatz. Koniec cytatu. Zdjęcia budynku, tego jak się zmieniał, znajdziecie w albumie na facebookowej grupie lub w źródłach pod filmem. Warto zerknąć tam, aby móc wyobrazić sobie jego potęgę. House Ponat stał się jednym z ulubionych miejsc szczecinian. Rok przed wybuchem II wojny lokal obchodził swoje 15-lecie, a w związku z tymi obchodami pojawiła się masa atrakcji. Były konkursy, sławni ludzie, występy kabaretowe czy pokaz mody. Nawet wybuch wojny przez kilka ładnych lat nie odebrał świetności temu lokalowi. Jednak już pod koniec, bo w 1944 roku ze względu na kategoryczny zakaz organizowania zabaw, w końcu i on został zamknięty. Dodatkowo aliancka bomba zrzucona na miasto niemal doszczętnie zniszczyła budynek. Wraz z końcem II wojny zaczęto odbudowywać Szczecin, który w końcu stał się polski. Jeśli chodzi o dawną kawiarnię, do momentu, gdy stała się Kaskadą, przeszła kilka zmian. Przez chwilę nazywała się Balti Palace i odbył się w niej pierwszy powojenny bal sylwestrowy. Potem w budynku umieszczono powszechny dom towarowy, aż w końcu postanowiono, że trzeba powrócić do zamysłu wcześniejszego właściciela, Otto Ponata, i otworzyć w budynku restaurację, kawiarnię i tym podobne. Po prostu znów chciano się bawić. W 1962 roku kolejny remont dobiegł końca. Miał on przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. Została otwarta już ta właściwa kaskada, która jest bohaterką naszej dzisiejszej opowieści. Oficjalnie był to kombinat gastronomiczny, który lokalsi nazywali pieszczotliwie Kaśką, a nazwa została wybrana w konkursie. Budynek posiadał cztery kondygnacje, jak donoszą źródła. Ostatnie szlify, jeśli chodzi o wnętrze, nadawał sam dyrektor Włodzimierz Malasiewicz. Objętość budynku wynosiła blisko 9000 m3. O tym, jak wyglądała kaskada,
co się w niej działo, opowiem Wam, opierając się na źródłach oraz wspomnieniach pani Danuty, która była jedną z uczennic technikum gastronomicznego w tamtym czasie i odbywała praktyki w tym prestiżowym miejscu. Sama pani Danuta, jeśli dobrze pamięta, miała zajęcia w lokalu zaledwie dzień przed tragicznymi wydarzeniami. Wróćmy jednak na chwilę do tego, czym był kombinat gastronomiczny Kaskada przez blisko 20 lat swojego istnienia. Oprócz miejsca, które wydawało na stołówce blisko 2000 posiłków dziennie dla mieszkańców Szczecina, było to też miejsce słynne, nieskromnie mówiąc, na całą Europę. Wielu chciało znaleźć się w środku, zjeść, bawić się. Wielu też marzyło o tym, aby w Kaskadzie pracować czy uczyć się zawodu. Nie było drugiego tak renomowanego lokalu, w którym swój wolny czas spędzali marynarze czy elita miasta. Był to przede wszystkim pierwszy nocny lokal w powojennej Polsce. To tam odbył się pierwszy striptease w kraju. Podobno określano ją słowami, tu cytuję, symbol klasy, prestiżu i zabawy do białego rana. Nieważne, gdzie byłeś danej nocy, do Kaskady i tak trzeba było pójść. Mówili stali bywalcy. W Kaskadzie mieściło się kilka restauracji, gdzie każda miała nieco inne przeznaczenie, nieco inny klimat i wykwalifikowanych pracowników. Na parterze budynku mieściła się na przykład sala kapitańska, w której kelnerzy ubrani w gustowne fraki serwowali gościom najwyśmienitsze dania prosto z półmisków, wprost na rozgrzane talerze, jak gdzieś to było opisane, oraz rozlewały się tam najlepsze alkohole. Ta restauracja była taką swoistą wizytówką lokalu. Wejście tylko w odpowiednim stroju. W szatni można było wypożyczyć krawat, bez których nie można było bawić się w kapitańskiej. Istnieje anegdota, że sam Czesław Niemen nie został wpuszczony do niej ze względu na swój ubiór. Miał na sobie biały kożuch, który nie pasował do klimatu restauracji. I skoro już o piosenkarzu mowa, muszę wspomnieć o innych gwiazdach, które lokal odwiedzały oraz które tam występowały. Pojawiały się tam Czerwone Gitary, Katarzyna Sobczyk, Anna Jantar, Skaldowie, Irena Santor, Maciej Maleńczuk czy Zbigniew Wodecki. Nie ma przesady w twierdzeniu, że przez Kaskadę przewinęła się cała plejada gwiazd estrady z Polski, Niemiec, Czechosłowacji, Bułgarii. Występowanie tutaj należało do dobrego tonu, bo Kaskada była jedyna w Polsce. Mówił pan Jacek Bukowski, były konferansjer w Kaskadzie. Czasami w ciągu dnia w Kaskadzie odbywały się próby zespołów muzycznych lub wykonawców. Pamiętam jedną z takich prób Maleńczuka. Zdarzało się, że wychodziliśmy z kuchni, gdy nikt nie widział i słuchaliśmy sobie tych prób. To jedno ze wspomnień pani Danuty. Mama mojego przyjaciela była w Kaskadzie na praktykach. Mówi, że oni żartobliwie nazywali to miejsce piekiełko ze względu na czerwony kolor, jakim pokryte były w wielu salach ściany Kaskady. Bo oprócz eleganckiej kapitańskiej były też inne sale, restauracje, do których wpuszczano już nie tylko eleganckie panie i szarmanckich panów, ale przewijali się tam cinkciarze, prostytutki, złodzieje i oszuści. Na piętrze Kaskady znajdowała się okrągła sala z jaskrawo-czerwonym parkietem, która pomieścić mogła 80 osób i nazywała się Rondo. Mówiłam już, że Kaskadę nazywano Kaśką, natomiast Rondo, czasem ze względu na panie lekkich obyczajów, które próbowały uwieść tam marynarze, nazywano Kaśka Da, tak jak Kaska Da. Stąd może też i stwierdzenie, że było tam jak w burdelu. O kolejnych piętrach budynku krótko. Słowiańska to sala, w której odbywały się dyskoteki. Jej nazwa pochodzi od stylu, w jakim urządzono wnętrze. Były tam koła odwozów, drewniane deski. Był to taki właśnie słowiański klimat. Na ostatnim piętrze kawiarnia Pokusa, czynna do północy. Tam znajdował się bilard, telewizor, ogólnie było to takie rozrywkowe miejsce. Łącznie w trzech salach bawić mogło się 400 gości, choć przypuszczam, że często było ich więcej. Chociażby jak w noc przed pożarem, gdy w lokalu zgromadziło się 600 osób.
Ogrom pracy zobrazować mogą chociaż ilości produktów, które przygotować trzeba było w ciągu dnia praktyk, do obrania wanna ziemniaków czy wiadra cebuli. Każdy się bał tego obierania. Jak to widziałam, to prawie mdlałam. Jak kładli nam dwa wiadra cebuli do obrania i pokrojenia, to myślałam, że się popłaczę. Żartuje pani Danuta. Tak jak mówiłam, w nocy z 26 na 27 kwietnia w Kaskadzie odbywał się bal na 600 osób. Dodatkowo gości obsługiwało 200 pracowników. Było to ogromne wydarzenie. Zabawa trwała do białego rana. Zresztą nie było to nic nadzwyczajnego. Lokal był otwarty przez 7 dni w tygodniu, więc pracownicy byli przyzwyczajeni do tego, że rano trzeba było posprzątać, przygotować wszystkie sale na kolejny dzień. W poniedziałek przed rozpoczęciem pracy dyrektor Kaskady, jak wspomina w programie Czarny Serial, osobiście zrobił obchód. Jak twierdzi, robił to często, gdyż szukał niedopałków, które mogłyby narobić szkód. Następnie wrócił do domu. Przed godziną 8 gromadzili się pracownicy. Tego dnia wraz z praktykantami miało ich być 41, jednak wiele osób nie dotarło do Kaskady na czas. Wiele, gdyż aż 20 pracowników i praktykantów. Nauczycielka, która tego dnia powinna być w pracy, wspomina, że widziała swoją uczennicę odjeżdżającą autobusem, na który ona sama się spóźniła. 6 uczniów Technikum Gastronomicznego z Zespołu Szkół nr 6 imienia Mikołaja Reja było już w tamtym momencie na górnym piętrze budynku. To tam, jak wynika ze wspomnień pani Danuty, uczniowie gromadzili się, by sprawdzić listę obecności czy otrzymać przydział na dany dzień praktyk. W pomieszczeniu nie było okna, był jedynie stół i metalowe szafki. Dodatkowo zawsze zamykano tam drzwi, by nikt nie przeszkadzał. Teraz przechodzę do najsmutniejszej części tego odcinka. Aby lepiej zrozumieć to, co się tam stało, wczuć się w sytuację, zmienię w tej chwili narrację. Jest godzina 7:55. 19-letnia Alicja Ignacik pojawia się w Kaskadzie chwilę przed rozpoczęciem pracy. Jest na drugim piętrze, ściąga kurtkę, zakłada fartuch i czeka na swoją przełożoną. 8 rano. Pani Genovefa Bonter, która zatrudniona jest jako sprzątaczka w Kaskadzie, podłącza w sali kapitańskiej odkurzacz, gdyż chce rozpocząć tam pracę. Po tak ogromnym balu wszyscy mają pełne ręce roboty. Kobieta na chwilę odwraca się w stronę okna i spogląda na budzący się Szczecin. Jest piękny kwietniowy poranek, bardzo ciepły, może nawet aż za bardzo. Jednak uderzenie gorąca wcale nie było spowodowane aurą na zewnątrz. Kobieta ponownie się odwraca i widzi za sobą ogromny płomień, który sięga już do sufitu. Spanikowana próbuje wyrwać kabel od odkurzacza z płonącego gniazdka. Zachowując trzeźwy umysł, porzuca sprzęt i biegnie w stronę portierni. Kaskada się pali! Krzyczy z całych sił do zgromadzonych w budynku osób. Wszyscy rzucają się do ucieczki. Ci, którzy są na parterze, szybko się ewakuują. Na piętrze mdleje mężczyzna, który pracuje tu na czarno. Ktoś wyrzuca go przez okno i tylko dzięki temu przeżyje. Z 21 osób 5 wybiega przed budynek. Dokładnie w tym samym momencie Danuta Lewandowska, przełożona Alicji, pojawi się na drugim piętrze i mówi do dziewczyny, że ktoś chyba krzyczy na dole. Początkowo obie to bagatelizują, ale ponownie słychać krzyk, a Alicja dostrzega dym. Pani Danusiu, uciekajmy! Krzycząc to biegnie do kuchni. Nie wie co robić. W panice chce zamknąć się w lodówce, ale wie, że nawet tam dosięgnie ją dym. Ostatnią rzeczą, która przychodzi jej przez myśl, jest okno. Próbuje je otworzyć, ale to takie typowe, ogromne, stare okno. W panice nie jest w stanie tego zrobić. Ma tylko kilka sekund. Nogą wybija szybę. Przechodzi przez wybite okno i wychodzi na parapet. Dopiero wtedy zdaje sobie sprawę, że jest na drugim piętrze i nie wydostanie się stamtąd tak łatwo. Krzyczy o pomoc, a w duchu się modli. W tym samym czasie ogień sięga kolejnych pięter. 7 po godzinie 8 straż przyjmuje zawiadomienie o pożarze. 3 później są już pod budynkiem pierwsze wozy. Ogień zajął już wszystkie kondygnacje. Natychmiast przysyłajcie pomoc, wszystkie wozy i wszystkie drabiny. Nadaje Henryk Matuszczyk, dowódca 2 pierwszych sekcji.
Cała kaskada zbudowana jest z łatwopalnych materiałów. Ozdobne firany, wykładziny, tapicerka. Ściany w sali kapitańskiej składają się głównie z płyt z polisternu. Oprócz tego pod posadzką znajduje się gąbka. Kaskada płonie jak zapałka, a gazy ulatniające się wraz z dymem sięgają kolejne ofiary. Temperatura jest tak wysoka, że lakier na wozach strażackich zaczyna się topić. Straż musi się wycofać. Znaki znajdujące się 20 metrów od kaskady, czy samochody osobowe również topią się, wyginają i wybuchają. Ktoś dostrzega na piętrze postać stojącą na parapecie, wołającą o pomoc. To Alicja. Ona w tym czasie myśli, że to koniec, że nikt nie zauważy jej w kłębach dymu, ale nawet po latach każdy, kto wtedy tam był, pamięta ten przerażający widok. Ktoś próbuje podstawić drabinę, ale jest za krótka. Ludzie rozkładają koc i namawiają dziewczynę do skoku. Nie może, boi się. Kurczowo trzyma się ramy okna, która coraz bardziej parzy jej palce. Nagle obok budynku pojawia się dwóch pracowników miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej z podnośnikiem. Jest to czysty zbieg okoliczności, ale dzięki temu udaje się uratować 19-latkę. Jeden z mężczyzn w koszu nawołuje ją do skoku, gdyż nawet podnośnik jest zbyt niski. Alicja w końcu decyduje się skoczyć. Jest uratowana. Mniej więcej w tym samym czasie jeden ze spóźnionych uczniów jest na schodach. To Darek. Kiedy wybucha pożar i dosięgają go kłęby dymu, zawraca. Jednak idzie po omacku i na czuja. Nic nie widzi, więc biegnie z zamkniętymi oczami szukając wyjścia. Przez przypadek trafia nie na parter, a do piwnicy. Przez głowę przelatuje mu myśl, że to już koniec, że nie znajdzie wyjścia. Jednak zawraca. Trzymając się barierki, trafia znów na parter, a potem po omacku, tracąc siły i nadzieję, trafia na wyjście. Jest ostatnią osobą, która żywa opuszcza płonący budynek. Wie, że na ostatnim piętrze są jego koledzy. Oni nie mają tyle szczęścia. W pomieszczeniu znajduje się 6 uczniów. Wszyscy są bardzo zżyci. Zaledwie miesiąc wcześniej świętowali razem pierwszy dzień wiosny, skąd pochodzi słynne zdjęcie. Akurat na nim uwieczniono tylko i wyłącznie 6 tragicznie zmarłych. Wszyscy umierają, jak się okaże, później, w kilka sekund, przez ulatniające się gazy. 4 osoby siedzą przy stole i w tej samej pozycji zostaną znalezieni. W tym momencie ogień szaleje już na wszystkich piętrach budynku i wydostaje się na zewnątrz. Tlen, który dostaje się do środka, przyspiesza spalanie. W środku temperatura sięga około 1700 stopni Celsjusza. Dodatkowo pożar rozprzestrzenia się szybciej przez wycięty w kaskadzie sufit, tak zwane rondo, przez które patrząc z wyższego piętra można spojrzeć na sam dół. Właśnie dlatego w płonącym lokalu powstaje efekt komina. Jak to działa? Im większa różnica temperatur i wysokość konstrukcji, tym większa siła wyporu, a tym samym efekt stosu. Efekt komina wspomaga naturalną wentylację, infiltrację powietrza i właśnie pożary. Straż cały czas walczy, jednak największe z dział, przy wielkości ognia jaki szaleje, wyglądają jak maleńkie strumienie wody. Podjęta zostaje decyzja nie o ugaszeniu pożaru, a o ochronieniu otaczających kaskady budynków. Odcięty zostaje prąd oraz gaz. W budynkach mieszkalnych obok kaskady topią się zasłony, karnisze, wylatują okna. Ludzie są w szoku. Nad miastem unosi się ciemny dym. Ten piękny kwietniowy dzień zmienił się w prawdziwe piekło. Tego dnia cały Szczecin na chwilę zamarł. Pod płonącą kaskadą gromadzą się ludzie. Są to przypadkowi przechodnie, ale również znajomi czy bliscy ofiar. Wielu z nich płacze. Niektórzy przez cały dzień próbują skontaktować się z członkami rodzin, którzy mieli tego dnia być w środku. Wszyscy czekają na informacje. Nikt nie wie, ile jest ofiar. Czy oprócz pracowników byli w środku goście lokalu? Brakuje takich informacji. Wychowawczyni praktykantów ciągle zastanawia się, czy jej uczniowie są w środku. Łudzi się, że nie, ale dobrze ich zna. Wie, że nigdy nie wagarują, chociaż w tej chwili chciałaby, aby było inaczej. Mija pół godziny od wybuchu pożaru. Tyle wystarczy, aby z kaskady pozostały już tylko żelbetonowe elementy. Sam szkielet budynku. Nie ma już nic. Drzewa wokół niej również płoną. Obraz tego możecie zobaczyć w filmiku, do którego link zostawiam w komentarzu. Kiedy względnie udaje się ogarnąć szalejący ogień, rozpoczyna się akcja ratownicza.
ale nie ma już co ratować. Między godziną 9 a 15 udaje się odnaleźć 13 ciał, a tylko 12 udaje się rozpoznać. Losy ostatniej osoby nie są znane. Wszyscy mają złudną nadzieję, że może udało jej się przeżyć, chociaż wciąż nie wiadomo, kto jest ostatnią ofiarą pożaru. Najwięcej zwłok znajduje się na ostatnim piętrze. Ciała leżą bezwiednie. Wydaje się, że śmierć była dla nich zaskoczeniem, ale to ustalić będą musiały służby. 18:50, po blisko 11 godzinach, straż dogasza kaskadę. Dopiero długo później odnajdują ciało ostatniej osoby. Jest ona 14 ofiarą pożaru. I tak właśnie przebiegł pożar jednego z najekskluzywniejszych lokali powojennej Polski. Zabrał ze sobą ogromne żniwo, 14 ofiar śmiertelnych. Nie przeżył nikt, kto został w środku. Kim były ofiary? Poświęćmy im chwilę. Nie ma na ich temat zbyt wielu informacji, ale zasługują na to, abyśmy o nich pamiętali. 8 z nich było pracownicami kaskady. Owszem, w pożarze w większości zginęły kobiety. Wszystkie posiadały rodziny, osierociły swoje dzieci, pozostawiły mężów. Były to 4 panie sprzątające: Aniela Pyza, Elżbieta Wiktorko, Teresa Nowak, Marianna Kowalczuk. 2 kasjerki: Aniela Dubicka i Janina Stępień, szefowa kuchni: Danuta Lewandowska oraz kalkulatorka: Teresa Kipper. O uczniach klasy 3 C Technikum Gastronomicznego wiadomo nieco więcej, ale podkreślam, tylko nieco. Danuta Domagalska dojeżdżała do centrum z dzielnicy Dąbie. Jeśli się za coś zabierała, dopieszczała temat na 100%. Miała łagodny, spokojny charakter. Rodzice kupili jej na urodziny pierścionek, którego nie zdążyli jej wręczyć. Beata Tokarska była w trakcie pisania pracy dyplomowej. Rzetelnie ją kaligrafowała. Praca nie została odnaleziona, więc istnieje możliwość, że spłynęła w trakcie pożaru. Elżbieta Kryszkiewicz, grzeczna, uczynna i posłuszna. Feralnego dnia babcia poprosiła ją o opłacenie rachunku za telefon. Zaledwie kilka tygodni wcześniej pochowano jej mamę. Dziadkowie byli zrozpaczeni. Małgosia Kondracka wróciła z weekendu na wsi. Była towarzyska i lubiła swoje koleżanki. Dlatego miała zapewne w planach opowiedzieć znajomym o imieninach, które odbyły się w ostatni weekend. Czy zdążyła? Tego już się nie dowiemy. O Waldemarze Czyżu nie ma żadnych konkretnych informacji. Był to po prostu ich kolega. Najwięcej prasa rozpisywała się o Tomku Bergerze. Opisywany jest jako uczciwy, serdeczny, uczynny. W wakacje często dorabiał sobie jeżdżąc po Polsce i pracując w różnych restauracjach i innych lokalach gastronomicznych. Podobno w kaskadzie mu się nie podobało i wiele osób namawiało go na zmianę placówki. Ta szóstka trzymała się blisko. Byli dobrymi kolegami, chodzili do tej samej klasy, dobrze czuli się w swoim towarzystwie. Lubili się ze sobą bawić, spędzać ze sobą czas. Niektórzy z nich nie zdążyli ukończyć 18 roku życia. Ich koledzy ze szkoły byli zdruzgotani informacjami, które pojawiły się tuż po godzinie 8. Pani Danuta miała wtedy zajęcia w szkole. Ofiary znała, jak to się mówi, z widzenia, z korytarza. Mówi, że to szkoła przydzielała miejsce praktyk, więc na miejscu tej szóstki mógł być każdy. Wszyscy płakali, byli przerażeni, zasmuceni. Praktycznie od razu w szkole numer 6 ogłoszono żałobę. Zresztą tak jak i w całym Szczecinie. Los ofiar. Ich koledzy upamiętnili czarnymi kokardami, które przyczepiali do mundurków szkolnych. Na korytarzach wystawiono zdjęcia ofiar. Upamiętniono ich minutą ciszy. Zresztą w szkole długo unosiła się ciężka atmosfera, a uczniowie nawzajem się uciszali. Powstała gablotka upamiętniająca szóstkę. Co roku przypominano o tragedii, którą na długie lata żył, a nawet i wciąż żyje Szczecin. Ale o tym opowiem w dalszej części. Na pogrzeb przyszły chyba 1000 osób, aby towarzyszyć w ostatniej drodze uczniom i pracownikom.
Najpierw pogrzeb odbył się dla młodzieży. Kilka dni później pochowano pracowników. Na obu uroczystościach pojawił się biskup, który odprawiał mszę i przeprowadził pogrzeb. W międzyczasie służba bezpieczeństwa, milicja, prokuratura oraz władze miasta przeprowadzały śledztwo. Trzeba było ustalić, co było bezpośrednią przyczyną pożaru. Pojawiły się teorie spiskowe, które szybko zostały obalone, ale czuję się zobowiązana o nich wspomnieć. Kiedy pożar jeszcze szalał, szybko pojawiła się plotka, że w budynku doszło do wybuchu, który miał powstać w wyniku zdetonowania bomby. Jednak to było kompletnie wyssane z palca. Nikt nie słyszał huku przed krzykiem pani Genovefy, więc tę teorię trzeba było wykluczyć. Wiele osób zarzucało niedopilnowanie bezpieczeństwa dyrektorowi Kaskady. Ten szybko wysnuł teorię o podpaleniu. Jako jedyny donosił, że w budynku chwilę przed godziną 8 znajdował się ktoś jeszcze oprócz ofiar, osób ocalałych czy tego mężczyzny, który pracował na czarno i później nikt już go nie widział. Ale nie, to nie on miał być podpalaczem, tylko człowiek, który uratował mu życie. Wyrzucił go przez okno palącego się budynku. Nie znaleziono świadków na daną sytuację, nikt nie potwierdził zeznań dyrektora, który również musiał być w pierwszych dniach zszokowany i coś mogło mu się pomylić. Kolejnymi teoriami były dziwne spóźnienia tego dnia. Aż 20 osób nie pojawiło się na czas na stanowiskach. Byli to zarówno praktykanci, jak i pracownicy. Ludzie zaczęli podejrzewać, że ci musieli coś wiedzieć, że może ktoś ich ostrzegł, że pożar był zaplanowany. Jeśli chodzi o teorie spiskowe, to ja ich nie podzielam. Myślę, że to zbieg okoliczności. Spóźnienie tych osób nie było spowodowane luźnym podejściem do praktykantów, twierdzi pani Danuta. Podobno tego dnia wiele osób spóźniło się z błahych powodów. Wielu z nich dojeżdżało do Kaskady komunikacją miejską. Czasem spóźnieni na autobusy musieli czekać na przyjazd kolejnego, a to mogło zająć do kilkunastu minut. Dodatkowo Szczecin to duże miasto, gdzie często występują na drogach korki. To jest najprostsze i chyba jedyne wytłumaczenie tej sytuacji. Wszyscy czekali na ustalenia komisji. Ze stolicy zostali ściągnięci eksperci, oficerowie wojskowi, którzy wraz z miejscowymi służbami badali zgliszcza, analizowali ekspertyzy. Zanim powiem o tym, do czego doszli, chciałam tylko nieco was uspokoić. W Kaskadzie nikt nie spłonął żywcem. Na szczęście. Tu oczywiście w ogromnym, ogromnym cudzysłowie. Ich śmierć była szybka i bezbolesna. Wszyscy zmarli na skutek zatrucia gazem. Fosgen, bo o nim mowa, wydziela się często podczas spalania plastiku, a tego było ponad miarę w Kaskadzie. Gaz ten jest tak niebezpieczny, że ofiary zmarły w przeciągu maksymalnie 10 sekund. Świadczyły o tym m.in. pozycje, w jakich ich znaleziono. Wzięci z zaskoczenia na ostatnim piętrze uczniowie nadal siedzieli przy stole. Śledztwo wykazało, że bezpośrednią przyczyną pożaru było niezabezpieczone gniazdko, do którego pani Genovefa podłączyła odkurzacz. Brakowało puszki, która chroniłaby przed powstaniem iskry. Dodatkowo udowodniono, że w budynku wiele materiałów nie posiadało odpowiedniego atestu, a pod podłogą znajdowało się niezabezpieczone okablowanie. Niektóre łączenia zrobione były na skrętkę. W lokalu nie zadbano też o podstawowe bezpieczeństwo. Ważniejszy był wystrój i prestiż. Uczniowie szkoły nie byli przeszkoleni z BHP. Nie wiedzieli, jak zachować się w takiej sytuacji. Nie wiadomo, czy w ogóle pracownicy zostali przeszkoleni. Sprawdzano, czy produkty, których używano do sprzątania, nie były łatwopalne i nie przyczyniły się do szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru. Tu ten punkt wykluczono po przeprowadzeniu śledztwa i przepytaniu świadków. Co najgorsze, okazało się, że ostatnie sprawdzenie instalacji miało miejsce aż 7 lat wcześniej. To bardzo długo jak na taki lokal, który prowadził czasem zabawy na setki osób. Przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie były wówczas tak rygorystyczne. Większą uwagę zwracano na walory estetyczne. Odpowiedzialność rozkładała się na kilka osób. Ktoś tak skonstruował pomieszczenia, ktoś zdecydował o użyciu łatwopalnych materiałów do wystroju wnętrz, ktoś inny powinien dbać o sprawność instalacji i urządzeń.
To cytat z Gazety Wyborczej z 2002 roku. Trzeba było postawić komuś zarzuty i właściwie już po roku od tragedii można było to zrobić. Włodzimierz M., Adam J. oraz Krzysztof P. zostali poinformowani o oskarżeniach. Byli kolejno dyrektorem kombinatu gastronomicznego, który spłonął, inspektorem ochrony przeciwpożarowej szczecińskiego oddziału wojewódzkiej spółdzielni spożywców z POŁ-em oraz konserwatorem urządzeń elektrycznych w lokalu. Oskarżenie brzmiało, cytuję, za zaniedbanie obowiązków zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia. Sąd wydał wyrok. Winni. Podczas drugiego procesu sąd drugiej instancji obniżył każdemu z osobna karę. Były one tak małe, że w 1984 roku, kiedy ogłoszono powszechną amnestię, kara została w pewien sposób umorzona i tak naprawdę nikt nie poniósł odpowiedzialności za stracone życie 14 osób. Zresztą oskarżeni utrzymywali, że to nie ich wina. Nie wiem jak reszta, ale dyrektor ciągle się bronił, twierdził, że ten pożar wybuchł na skutek podpalenia. Za to niemożliwe było, aby kontakt spowodował taką tragedię. On sam godzinę przed wybuchem stał zaledwie metr od tego nieszczęsnego gniazdka w sali kapitańskiej, sprawdzając, czy wszystko w budynku jest w porządku. Twierdził, że nie zauważył żadnych niepokojących sygnałów. Przez kilka miesięcy zgliszcza po kaskadzie przypominały mieszkańcom o tragedii. Planowano, że w przeciągu roku stanie na jej miejscu coś nowego. Donosił o tym Kurier Szczeciński z 1982 roku, jednak długo na miejscu dawnego kompleksu nie działo się nic. Odra i pleciuga nadal stały obok ruiny. Potem szkielet rozebrano i na długie 25 lat plac po Kaśce stał pusty. W 2004 roku pojawiły się pierwsze wizualizacje galerii handlowej, która miała tam stanąć. W 2006 Głos Szczeciński informował, aby cokolwiek można zrobić w sprawie budowy galerii Kaskada, najpierw trzeba kupić budynek Odry. Nikt jednak nie wie, czy w ogóle lub kiedy może dojść do takiej transakcji ze Skarbem Państwa. Mimo sprzeciwu mieszkańców budowa ruszyła. Wielu nadal nie rozumie, dlaczego w miejscu takiej tragedii stanęła galeria handlowa, która nawet nazywa się tak samo. Ta inwestycja podzieliła Szczecinian na pół. Niektórzy nigdy nie postawili nogi w miejscu nowego budynku, który nieco przypomina dawną kaskadę. Mówią, że nie chcą chodzić po grobach, nie potrafią bawić się na pogorzelisku. Porażka. W mojej opinii, w miejscu takiej tragedii powinien stanąć pomnik ku pamięci ofiar, jakaś płyta upamiętniająca czy cokolwiek, co oddałoby hołd ofiarom. Jako osoba wierząca wyobrażam sobie alejkę ku pamięci ofiar, która wzmogłaby refleksję. Uważam, że pamięć o tej strasznej katastrofie jest zbyt mała. Mówi pani Danuta. Dodaje, że nazwa tylko przypomina o tych okropnych wydarzeniach. Takie zdanie podziela wiele osób, w których kwiecień 1981 roku wciąż żyje. Tablica upamiętniająca jest. Znajduje się na ścianie budynku. Walczył o nią pan Franciszek Dubicki, mąż jednej z ofiar. Płyta z 14 nazwiskami zawisła po 31 latach od pożaru. Na niej widnieje cytat. Bezcenne jest życie ludzkie, bezcenna każda chwila. Na jej odsłonięciu byli obecni bliscy tragicznie zmarłych osób oraz mieszkańcy. Zapalono symboliczne znicze oraz składano kwiaty ku pamięci. Na koniec wspomnieć jeszcze muszę o pewnej legendzie miejskiej, która krąży wokół mieszkańców Szczecina. Ja dowiedziałam się o niej od mojej koleżanki. Tą historię ludzie przekazują sobie jako taką mini ciarowklejkę. Później jej istnienie potwierdził mój kuzyn, który też o tym słyszał. Na ziemi, na której później powstała kamienica, house pond czy kaskada, pierwotnie stać miała cerkiew. I ta doszczętnie spłonęła, a nie do końca pewne jest, co było przyczyną tego pożaru. Mogło być to podpalenie czy uderzenie pioruna. Ja sama do końca nie jestem teraz pewna, jaką wersję tej historii słyszałam, ale do sedna. Podobno cerkwi nie można było odbudować. Może miasto się nie zgodziło?
W związku z tym kapłan przeklnął tę ziemię, a od tamtej pory wszystko, co stanąć miało na jej miejscu, miało później zostać pochłonięte przez płomienie pożaru. Jeśli macie jakieś informacje na ten temat, bądź znacie inną wersję tej ciarowklejki, dajcie znać w komentarzu. Dziś Galeria Kaskada nadal stoi. Opinie na jej temat są, jak już mówiłam, nadal podzielone. Jednak ci, którzy postawili tam nogę, a przede wszystkim pracownicy wielu sklepów i lokali, twierdzą, że z tym miejscem jest coś nie tak. Słyszą szuranie, trzaskanie drzwiami, kiedy nikogo nie ma obok. Czasami zdarzy się, że coś nie leży na swoim miejscu. Tym straszą kolejnych pracowników i mam wrażenie, że to po prostu kolejna ciarowklejka, że niby duchy ofiar miałyby błąkać się po galerii. Ludzie wierzą w różne rzeczy, ja podchodzę do tego lekko sceptycznie. Może dlatego, że sprawa ta wzbudza we mnie silne emocje i nie potrafię tak lekko podejść do tak oderwanego od rzeczywistości tematu. Duchy czy nie? Faktem jest, że w Kaskadzie 40 lat temu życie straciło 14 niewinnych osób. Ja, tak jak i wiele osób, w których tli się pamięć o niej, chciałabym, aby świadomość o tych wydarzeniach była większa. Tak samo jak o tym, że bardziej powinniśmy doceniać życie, bo jak się okazuje, mała iskra może raz na zawsze przekreślić wszystko, o czym marzyliśmy, wszystko, co kochaliśmy. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Proszę Was o symboliczne komentarze. Nie chciałabym czytać kłótni pod tym podcastem. Zwyczajnie dlatego, że ta tragedia dosięgnęła wiele osób. Rodziny ofiar wciąż żyją i zapewne nie chcieliby czytać przykrych słów. Ten odcinek jest ich skromnym upamiętnieniem. Trzymajcie się i słyszymy się za jakiś czas.